Witam w audycji Gościa Radia 5. Jest dziś z nami pan Jarosław Lebiediew, prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam pana redaktora. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a tematów mamy wiele. Zacznijmy może od najnowszego, mieszkanie za remont, 11 mieszkań. Dla kogo ta oferta? Czy są już chętni? O jakie mieszkania chodzi? Panie redaktorze, to rozwiązanie, żeśmy zaproponowali panu prezydentowi miasta jako kolejną inną ścieżkę obejmowania lokali komunalnych niż te dwie, które de facto obowiązują do dzisiaj, czy obowiązywały, a mianowicie mówimy oczywiście o obejmowaniu wolnych lokali komunalnych przez nowych najemców. Pierwsza ta ścieżka, która od lat obowiązuje, to mianowicie jest to tworzona tak zwana lista roczna z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która taką listę osób chętnych do objęcia lokali komunalnych formułuje. I taka lista realizowana jest od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. I drugi sposób obejmowania lokali komunalnych dotychczas to poprzez sąd, który w sytuacji ogłaszania eksmisji z różnych zasobów, czy to prywatnych, czy spółdzielczych, podejmuje w pewnych sytuacjach decyzję o przyznaniu tak zwanego lokalu socjalnego. I taki lokal również dostarcza miasto. Tak zresztą każda gmina w Polsce, realizując stosowne wyroki sądu w tej sprawie. W związku z tym zaproponowaliśmy jeszcze inną formułę, a mianowicie obejmowania tej samej grupie osób uprawnionych do obejmowania lokali komunalnych, mówię o tej liście rocznej, mieszkań na zasadzie remontu na swój koszt. Mogę powiedzieć, że dokonaliśmy takiej analizy stanu posiadania, jaki miasto będzie miało, jeśli chodzi o lokale komunalne w tym roku, i ta liczba wolnych mieszkań, pozyskanych wolnych mieszkań, zamknie się liczbą około 100. One będą te lokale pochodziły na wskutek odzyskiwania tych lokali z przyczyn naturalnych, w związku z rezygnacjami, z wyjazdami, też z eksmisjami, ale też tutaj trzeba odnotować, że w tym roku miasto pozyska w drodze modernizacji budynku zabytkowego przy ulicy Sejneńskiej 22, 42 lokale mieszkalne. To razem i daje nam pulę 100 mieszkań, w której to puli jeszcze mieszczą się 30 lokali w tej chwili wolnych, w których trzeba wykonać remont. Zaproponowaliśmy, z uwagi na stale rosnące koszty tych remontów, żeby właśnie tak pilotażowo te 11 lokali z tych 30 przekazać potencjalnym najemcom do zawarcia umowy najmu po uprzednim wykonaniu przez nich remontów. Warunki zarówno tych remontów, umowy najmu są określone w stosownych ogłoszeniach opublikowanych na stronach internetowych ZBM TBS czy Urzędu Miejskiego. Tak jak mówiłem, te lokale z założenia mają trafić do tej samej grupy osób, z jednym tylko taką uwagą, mianowicie te osoby muszą mieć środki finansowe na remont. Osoby z listy rocznej? Nie. Tu jakby temat jest uregulowany, a mianowicie w tym roku lista roczna, mogę powiedzieć, jest rekordowa, bo obejmuje 37 gospodarstw domowych. To tak jakby dostarczyć, powiedzmy sobie szczerze, 40-mieszkaniowy prawie blok mieszkalny. I te lokale, które będą obejmować ci z listy rocznej, będą po prostu lokalami zdatnymi do użytkowania, a jeżeli nawet nie będą, to my je wyremontujemy. Mówię, w obrębie tej listy. Natomiast z uwagi na dużą skalę posiadanych przez nas w tej chwili lokali komunalnych,
nie ma powodu, żeby nie zaproponować właśnie takiego rozwiązania, czyli obejmowania mieszkań za remont. Takie rozwiązanie co do zasady, jest taka podstawa prawna w uchwale Rady Miejskiej z września 2019 roku, który taką możliwość jako podstawę prawną takiego działania stwarza. I to wykorzystujemy. Tak, z perspektywy osoby zainteresowanej, dajmy na to, to nasuwa się pytanie, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby przystąpić do takiego remontu. To chyba pierwsze takie, gdyby ktoś był zainteresowany pytaniem. Panie redaktorze, jak opublikowaliśmy wykaz tych lokali, które proponujemy w tym tej edycji, bo być może to będzie pierwsza, ale wcale nie ostatnia edycja tego programu, myślę, że na to wszyscy też trochę i liczymy, to tam ta rozpiętość jest od kwoty kilkunastu tysięcy złotych na remont do 92 tysięcy złotych za remont. To wszystko się wiąże oczywiście też z powierzchnią takiego lokalu, a te powierzchnie są różne. Od 20 metrów do 92 metrów kwadratowych. Natomiast my tam podaliśmy w tych wartościach, wartości oczywiście oszacowane przez naszych inspektorów nadzoru, z tym, że w tych wartościach remontowych też jest ujęta kwota i robocizny. Także tutaj poprzez odpowiednie działania potencjalnych chętnych, którzy czasami, jak deklarują w naszych rozmowach, twierdzą, że potrafią sami wykonywać remonty albo też mają znajomych, czy w obrębie rodziny są osoby, które w takich remontach im pomogą, te kwoty mogą być zdecydowanie niższe. Aż nasuwa się pomysł, mam środki, zadeklaruję się, wykonam remont i będę wynajmował. Znaczy wynajmował sam, rozumiem. Komuś. Nie, to nie wchodzi w rachubę. Podnajem jest absolutnie tutaj zakazany. Mamy różne narzędzia, żeby z takimi najemcami, którzy nie przestrzegają pewnych regulacji, się rozstawać. I tutaj myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie. No, tak jak mówię, remonty mogą być przeprowadzane, tak określiliśmy, w cyklu nawet 6-miesięcznym. Jakby tu nie chcemy też ponaglać, być może ten okres pozwoli też na dokonywanie jakichś zakupów, zbieranie środków finansowych. Nawet w sytuacjach losowych przewidujemy możliwość wydłużenia takiego terminu. I dopiero po wykonaniu takiego remontu, po dokonaniu wkładu tego finansowego w to mieszkanie, które uznamy za wykonanie umowy remontowej, bo zawieramy tak zwaną umowę remontową, dopiero wtedy zawierana jest umowa najmu z taką osobą na czas nieoznaczony. A to powoduje, że bardzo dużą trwałość takiej umowy najmu. Umowę najmu na czas nieoznaczony praktycznie można wypowiedzieć, jeśli chodzi o zasób gminny, z dwóch powodów, a mianowicie z tytułu niepłacenia czynszu i opłat niezależnych za takie mieszkanie, bądź gdy taka osoba w sposób rażący narusza porządek jakiś domowy, regulaminy wszelkie, co oczywiście ten drugi przypadek jest sytuacją bardzo rzadką. Albo podnajmuje? Jak podnajmuje, to też jest tytuł do wypowiedzenia takiej umowy. Wspominał pan o modernizacji budynku przy ulicy Sejneńskiej 22. To już na finale. Tak. Według podpisanej umowy wykonawca tej modernizacji, tego budynku zabytkowego, no w ogóle skądinąd bardzo ciekawej, powiedziałbym, kamienicy, zadeklarował wykonanie remontu umownie do 14 kwietnia bieżącego roku. Termin się, że tak powiem, zbliża. Ta modernizacja, może przypomnę, jej zakres obejmowała wymianę dachu, wymianę więźby dachowej, częściowo wymianę stropów, oczywiście wszystkie nowe instalacje kanalizacyjne, sanitarne, teletechniczne. Jest to budynek, już wspominałem chyba, z 42 mieszkaniami, które będą to mieszkania oddawane pod tak zwany klucz, czyli już z wyposażeniem
z armaturą, z glazurami, z terakotami, z podłogami, z stolarką wewnętrzną, wymienione okna. Oczywiście otoczenie też będzie uporządkowane, będzie utwardzone, jest przewidziany plac zabaw, także jest to naprawdę nowa, w pełnym standardzie oferta mieszkaniowa dla wszystkich tych, którzy spełniają warunki do obejmowania lokali komunalnych. I tutaj, jeżeli mogę pociągnąć trochę ten wątek, to zakładamy, że z tych 42 mieszkań w granicach 20 obejmą dotychczasowi najemcy lokali komunalnych w ramach tak zwanej poprawy warunków mieszkaniowych. Oczywiście trafią tam na pewno najemcy, którzy poprawnie wykonują umowy najmu i tutaj są wiarygodni finansowo, bo wiadomo, że ten budynek będzie też miał wszystkie media, łącznie z instalacją centralnego ogrzewania, także na pewno będą tam jakieś i koszty związane z utrzymaniem takich mieszkań. Natomiast w połowie liczby tam oddawanych mieszkań, czy połowę tych mieszkań chcemy przeznaczyć na realizację właśnie tej listy rocznej, która obejmuje łącznie 37 gospodarstw domowych. Miałem już pytać o franciszkańską, ale jeszcze jedno pytanie. Takie pytanie, pytanie trochę będzie zalatywać PRL-em, ale ile się czeka teraz w Suwałkach na mieszkanie komunalne? Można tak powiedzieć w sensie prawnym, że się w ogóle nie czeka, bo nie ma czegoś takiego jak jakaś lista zbiorcza, która jest realizowana w cyklu, nie wiem, kilkuletnim. Przyjęta jest, powiedziałbym dosyć szczęśliwie, w Suwałkach rozwiązanie od lat, które zakłada, że trzeba co roku składać aplikację o lokal komunalny w sytuacji, gdy wcześniej się nie było uwzględnionym przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Czyli fakt, że ktoś w danym roku nie został ujęty na tej liście rocznej, a spełniał jak na przykład warunki formalne, to powoduje, że się znajduje na kolejnej liście. Takiej sytuacji nie ma. Po prostu za każdym razem do 30 czerwca każdego roku trzeba składać wniosek o najem lokalu komunalnego, oczywiście przy okazji spełniając warunki formalne, żeby znaleźć się na takiej liście, która zwykle jest, zawsze jest realizowana w tej chwili od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku. I pan tu wspomniał, że takich wniosków było około 100, 80% spełniło warunki formalne i spośród tych 80, 37 gospodarstw. Tak w tym roku było. Czyli prawie w tym połowa. Roku to mówię o roku 22, prawda, bo ta lista 37-osobowa czy 37 gospodarstw obowiązuje od 1 stycznia. I my ją, tą listę realizujemy. I widzimy absolutnie przesłanki do tego, żebyśmy tę listę zrealizowali w pełni. Wspomniana ulica Franciszkańska, gdzie powstaje blok z mieszkaniami na wynajem z opcją wykupu na własność. Tym razem mówimy o inwestycji niekomunalnej, a inwestycji spółki, czyli ZBM TBS, którą realizujemy. Tą inwestycję uruchomiliśmy w tamtym roku. No powiem tak, ona trochę jest w innej formule od wcześniej realizowanych przez spółkę trzech bloków, którą nazwaliśmy razem z samorządem, od najemcy do właściciela. Tutaj rozwiązanie jest trochę inne. Ta inwestycja się toczy. Termin zrealizowania 53 mieszkań mija 21 października tego roku. Oczywiście przypomnę, że to wszystko były poprzedzone działaniami związanymi z pozyskaniem środków finansowych na budowę. Oczywiście najważniejsi są klienci i mogę tu powiedzieć, że nam nie zawiedli, bo wniosków o objęcie tych 53 mieszkań no było 153. Także wszyscy ci, którzy zostali zakwalifikowani na te lokale spółki, wpłacili stosowną partycypację w budowie metra kwadratowego lokalu, a ta partycypacja
wynosiła, przypomnę, 25% wartości metra kwadratowego. I oczywiście zakładamy, że w terminie wykonawca zrealizuje tę inwestycję. Sądzę, że do końca roku przeprowadzimy wszystkie odbiory niezbędne, uzyskamy decyzję, pozwolenie na użytkowanie tego budynku, a następnie w drodze już zawieranych umów najmu przekażemy naszym klientom lokale do użytkowania. I też tutaj przypomnę, że są to lokale na wynajem pod klucz. To nie jest stan deweloperski. Fala podwyżek nie zachwiała tym pomysłem, tą inwestycją? Powiem tak, ona zachwiała w tamtym roku, dlatego że musieliśmy powtórzyć przetarg na wykonawstwo. Zderzyliśmy się, tak jak pan mówi, z falą podwyżek wzrostu cen na materiały budowlane, na robociznę. Do tego doszedł jeszcze, doszła wojna w Ukrainie. Tak to się zbiegło po prostu, gdzie wykonawca praktycznie na tle braku gwarancji dla niego, jeśli chodzi o wzrost cen materiałów budowlanych, a takiej gwarancji nie mogliśmy udzielić, zrezygnował z realizacji tej inwestycji. Z wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z przypadkiem Wadium. I musieliśmy szybko zorganizować drugi przetarg. I tutaj też byli chętni na realizację tej inwestycji za kwotę, no, o 1 milion niestety więcej. Wybraliśmy kolejnego wykonawcę, który wykonuje tą inwestycję. Mamy przekonanie, że zrealizuje ją w terminie. Kończąc, jak wygląda teraz suwalski rynek mieszkaniowy? Bo wiadomo, że o kredyty mieszkaniowe jest trudno. Przy tym rynku mieszkaniowym chcę jeszcze wspomnieć, panie redaktorze, o jednym, że spółka też nie zatrzymuje się w miejscu i myślimy o budowie kolejnego budynku na wynajem. Budynku B. Mamy projekt budowlany realizacji tego budynku. W najbliższym czasie występujemy o pozwolenie na jego budowę. Sądzę, że do końca czerwca uzyskamy takie pozwolenie. Oczywiście sam fakt uzyskania pozwolenia nie oznacza, że w tym samym dniu rozpoczynamy budowę. Trzeba też musimy się do tego przygotować. Mam na myśli wypracowanie odpowiedniego montażu finansowego na realizację takiej inwestycji. Tutaj mam na myśli ewentualnie też ustalenie, jaka będzie partycypacja potencjalnych najemców. Myślę o skali tej partycypacji, bo przypomnę, maksymalnie ona może wynosić do 30%. Też myślimy, czy będziemy mogli pozyskać granty bezzwrotne na realizację tej inwestycji. Oczywiście będzie konieczne zaciągnięcie preferencyjnego kredytu na realizację tego budynku, tak jak robiliśmy. I oczywiście będziemy angażować środki własne, choć w tym przypadku, w przypadku budynku B, rozważamy też jeszcze inny wariant partycypacji w budowie tego budynku, finansowy wariant oczywiście, udział w budowie pracodawców, chociażby suwalskich, ze strefy. Jest taka i prawna możliwość ich partycypacji na takiej zasadzie, że to oni by wskazywali na przykład osoby najemców, biorąc pod uwagę ich potrzeby, jeśli chodzi o na przykład wykwalifikowaną kadrę, chociażby inżynierską. Także to wszystko rozważamy. Nic nie jest, jak to się mówi, przesądzone w tej sprawie. Natomiast będziemy robili wszystko, żeby z tym montażem finansowym, że tak powiem, poradzić w ten sposób, aby możliwie z końcem tego roku, a najdalej na początku przyszłego roku, prowadzić już nabór na nowy budynek. To tyle, jeśli chodzi o nasz udział w tym rynku suwalskim. A jak wygląda generalnie? A generalnie to wiadomo, że wszystkich tych, którzy realizują budownictwo mieszkaniowe, a przede wszystkim deweloperów, dotknęły dosyć mocno te wszystkie okoliczności związane z obostrzeniami w pozyskiwaniu kredytów bankowych na budowę mieszkań. Wiadomo, że WIBOR w tej chwili kształtuje się praktycznie, WIBOR 3M, 3-miesięczny, na poziomie blisko 7%, nie liczę marży, co decyduje o tym, że
Koszt pożyczenia takiego pieniądza jest bardzo wysoki. Nie mówiąc o tym, że banki na pewno zaostrzyły swoją politykę, jeśli chodzi o zdolność kredytową. Tak. I tutaj jakby praktycznie z tego, co ja wiem, suwalskie banki nie udzielają żadnych kredytów mieszkaniowych w tej chwili. To się na pewno przełoży na skalę popytu na mieszkania realizowane przez deweloperów. A szkoda, powiem, bo praca wykonana w mieście przez deweloperów dotychczas i realizowana, ona zdecydowanie wpływa pozytywnie na rynek mieszkaniowy w Suwałkach, chociażby przez to, że ta skala realizowanych inwestycji powoduje, że podaż mieszkań na wynajem była do tej pory coraz większa. Czy tak będzie dalej, czas pokaże. Gościem Radia 5 był pan Jarosław Lebiediew, prezes zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.